Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcinek nadajemy od Silek. Tutaj statko to ze szklarni. Tutaj te wszystkie sileczki są do sprzedania. Jakby ktoś chciał, może pisać maila podane pod filmem. Ładne z zeszłego roku. Część z połowy roku, część z początku. To jest kogucik. To są kogutki. Reszta chyba kurki. Jajka niosą. No właśnie, i a propos jajek. Podrzuciłem do ostatnich lęków, co robiłem. Kilka jajek od Silek. I się okazało, że zalężenie było zerowe. Mogło to wynikać z kilku powodów. Mogło być za zimno, jajka mogły, mogły marznąć. Albo kury. Kurom było za zimno, te jajka nie były zalężone. Ale też, jak się czasami zdarza, u Silek po prostu są za bardzo zarośnięte. Kogut nie daje rady dobrać się do kurek i dlatego trzeba zrobić depilację. Prosta sprawa, zaraz wam pokażę na przykładzie dwóch kur, jak to się robi. Tutaj najpierw to statko, co mam w szklarni, później kurnikowe. O, tutaj po tym kogutku widać, on jest bardzo puszysty. No to jest chyba najpiękniejszy kogut w ogóle. Dobra, biorę się za depilację. I patrzcie, tutaj akurat kurki nie są tak bardzo zarośnięte. No ale też są. Tutaj o, tyłek ostro. No i po prostu bierzemy nożyczki. I tutaj podcinamy. Musimy tylko uważać, żeby nie przeciąć skóry. Kręcam się. Ale jest co podcinać. U kogutków jeszcze gorzej. Teraz wam pokażę kogutka. One są tak puchate. O, dobra, powiedzmy, że tak starczy. Sporo tego puszku odeszło. I powinno to pomóc. I tu mam tego koguta. Zobaczcie, sam. Tu już ogon jest wielki. No i tu trzeba go ostro wyciąć. Bo z takim kuprem, o, wyrywa się jak nie. Z takim kuperkiem bardzo ciężko o zalężenie potem. Nożyczki mam tępe. Ale jest co wycinać. A chcę trochę sobie Silek w tym roku też wylęgnąć. Dlatego
depilacja jest tutaj niezbędna. O, drapie jak nie wiem. Dobra, reszta już poza kamerami. Mam nadzieję, że coś dojrzeliście, jak to wygląda. No i taki zabieg bardzo dużo pomaga. Zalężenie naprawdę dużo, dużo lepsze się robi. Zresztą za tydzień pewnie będę wrzucał jajka, jak dobrze pójdzie, więc wam też pokażę wtedy, jakie jest zalężenie. Tutaj moje stadko. Na wybiegu bagno, bo albo pada, albo łapie przymrozek. Nie ma jak wsiąknąć. Już nie wiem, co robić. Tutaj pozostałe. Tutaj nawet jedna kwoka jest. Pierwsza kwoka w tym roku. Siedzi tutaj bez jajek. Wszystkie zabieram. No ale zobaczymy. Może wezmę od sąsiadki kacze jajka, jak ma. I bym podrzucił jej za 4 kaczki. No ale na spokojnie. Tutaj już depilację utek zrobiłem. Piór się narobiło. Kogut zdenerwowany. Zimno mu teraz w tyłek. Wyciąłem go jak nie wiem. Ale mam nadzieję, że zalężenie się poprawi. No i na dniach, w tygodniu, tutaj będę musiał sprzątać im ten wybieg. To błotko wywiozę. Trzeba będzie załatwić zrębek i zrębkować wszystko. O, zdenerwowany. Sileczki niestety, czubki mają słabe, bo mokro. Tylko trochę zamoczą i już te czubki są takie kiepskie. Ale jak będzie sucho, będzie cieplej, to będą ładne, puchate. Dobra, na dzisiaj tylko tyle. Lecę do domu, bo jeszcze trochę jestem chory. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie, hej.